Świadkowie zdarzenia relacjonują, że samochód marki Hyundai stał na parkingu przy ulicy Mickiewicza, a później gwałtownie ruszył w kierunku wieżowca. Otrzymaliśmy takie zgłoszenie, że na jednej z ulic na terenie Lubina samochód wjechał w klatkę schodową. Na miejscu od razu zostały skierowane patrole z Wydziału Ruchu Drogowego. Fakt ten został potwierdzony. Kierowca lub osoby, które się w tym pojeździe znajdowały, uciekły z niego. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że kierowca po uderzeniu w blok zaczął uciekać przed dwoma mężczyznami, którzy gonili go z bronią w ręku. On spod śmietnika, tam gdzie ten czarny stał. Bo ja jeszcze postałam tu trochę w klatce, a później ruszył tak szybko i później uderzył i stamtąd wyleciał chłopak, uciekał tędy, a za nim dwóch facetów z pistoletami. No nie wiem, co to było. A później postałam, patrzę się, tamten zniknął. A tamci to nie wiem, gdzie się podziały. Na chwilę obecną jest to bardzo świeże zdarzenie, więc tutaj policjanci intensywnie przy nim pracują i to jest wszystko, co możemy do tej pory przekazać. Policjanci starają się ustalić, kim jest kierowca samochodu i gdzie przebywa. Wiadomo już, że auto, którym się poruszał, nie było kradzione.